Każdy z nas marzy o wielkiej forsie, a nie od dziś wiadomo, że napad na bank to niełatwy, ale szybki sposób zdobycia pieniędzy. Dziś pogadamy o wielkich skokach na kasę dokonanych przez Polaków. Niektórym się nie udało i prawdopodobnie całe przyszłe życie spędzą w więzieniu. Jednak są również i tacy, którzy nie zostali schwytani. Nie wiadomo gdzie są, ale wiadomo, że na swoim koncie mają pokaźną sumkę skradzionych pieniędzy. Zazwyczaj mówiąc o skokach na kasę, mamy w głowie wielkie napady PRL-u. Jednak ta sprawa jest dosyć świeża. Zdarzenie było tak bardzo nagłośnione w mediach, że każdy z pewnością o nim słyszał. A jeżeli nie, to musicie kojarzyć to zdjęcie. Fałszywy konwojent, który ukradł 8 milionów. 8 milionów! Wyobrażacie sobie? W całą akcję zaangażowanych było kilka osób, jednak za bezpośrednią kradzież odpowiedzialny był brodaty konwojent. Mężczyzna w pracy znany był jako Mirosław Duda. Oczywiście były to jego fikcyjne dane. Trzeba przyznać, że wszystko było idealnie zaplanowane. Konwojent, tłumacząc się chorobą skóry, przez cały okres swojej pracy nosił rękawiczki. Dzięki temu nie zostawił po sobie żadnych odcisków palców. Nigdy też nie pił ani nie jadł w pracy, aby nie pozostawić śladów biologicznych. Unikał towarzyskich spotkań, mało o sobie mówił. W trzyosobowej ekipie konwojentów pełnił funkcję kierowcy. Pewnego dnia, gdy jego towarzysze wyszli na zewnątrz, on po prostu odjechał wraz z 8 milionami. Aby nie można było namierzyć porwanej furgonetki, zagłuszył sygnał GPS. Później na jednym z parkingów wnętrze pojazdu wyczyszczone zostało chlorem, a wszystkie pieniądze zniknęły. Sprawa zyskała ogromny rozgłos. Zresztą nic w tym dziwnego. Niecodziennie dochodzi do kradzieży 8 milionów, a w tym wypadku dysponowano nawet zdjęciem złodzieja. W końcu jednak prowadzone śledztwo zaczęło przynosić rezultaty. Ustalono, że w akcję zaangażowane były 4 osoby. 3 z nich są już zatrzymane. Wśród nich jest także brodaty konwojent. Jednak to nie on był inicjatorem całego napadu. Mózg operacji wciąż jest na wolności. Nie udało się także odzyskać zrabowanych pieniędzy. 8 milionów. Za taką kwotę można polecieć na koniec świata i bardzo przyjemnie się tam urządzić. Czasami wielkie skoki na kasę niestety łączą się ze śmiercią niewinnych osób. 3 marca 2001 roku policja dokonała strasznego odkrycia. Niewielka filia Kredyt Banku w Warszawie stała się celem śmiertelnego napadu. W sumie zginęło ponad 100 tysięcy złotych, jednak najgorsze jest to, że zabito również 3 młode kasjerki, a także ochroniarza placówki. Sprawa od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów. Policja robiła wszystko, aby jak najszybciej dowiedzieć się, kto zabił. Miejsce zbrodni badano przez całą dobę, zabezpieczono mnóstwo śladów. Przesłuchano ponad 500 osób, jednak zabójcy pozostawali bezkarni. Głównym podejrzanym od razu został jeden z pracowników banku. Ochroniarz, który feralnego dnia miał mieć dyżur, ale zamienił się z kolegą, który później został zabity. Jednak na dzień zabójstwa miał żelazne alibi. Był na przysiędze wojskowej u swojego kolegi. Mimo wszystko śledczy nie dawali za wygraną. Wytypowano również 2 jego znajomych, którzy mogli być zaangażowani w całą akcję. Na początku nie było żadnych dowodów, jednak z biegiem czasu ich udział w tym krwawym napadzie był coraz pewniejszy. Mężczyźni długo do niczego się nie przyznawali, jednak w końcu jeden z nich pękł i kilka dni później wszystko było już jasne. Tak jak przypuszczano, głównym inicjatorem był ochroniarz banku, który na dzień napadu zamienił się na zmiany ze swoim kolegą. Mimo wszystko z samego rana pod drobnym pretekstem przyszedł do swojego miejsca pracy. Chwilę później przybywający na zmianie strażnik został zastrzelony, a także życie straciły 3 młode kasjerki. Każda z nich zginęła od jednego strzału w tył głowy. Biegły nazwał później taki sposób egzekucji strzałem katyńskim. Po napadzie mężczyźni pojechali na wojskową przysięgę, która miała im zapewnić alibi. Wszystko było więc dokładnie zaplanowane, ale dzięki dobrej pracy policji i prokuratury cała trójka skazana została na dożywocie. Udało się nawet odzyskać część zrabowanych pieniędzy. Kolejny przedstawiony napad to zdarzenie sprzed ponad pół wieku. Jednak mimo upływu lat sprawa nie została wyjaśniona. Zimą 64 roku dochodzi do ataku pod bankiem przy ulicy Jasnej w Warszawie. 2 napastników strzela do konwojentów i zabiera im wielki worek pieniędzy. Zrabowano wtedy równowartość ponad 500 średnich miesięcznych pensji, czyli prawie 1,5 miliona starych złotych. Pomimo dokładnego rysopisu sprawców nigdy nie odnaleziono. Przynajmniej oficjalnie. Jest w tej sprawie pewna teoria spiskowa, która mówi co innego.
Zajrzyjcie do tego materiału, aby dowiedzieć się więcej. Jest kilka napadów, które przez media określane są jako napad stulecia. Następna sprawa na pewno na to miano zasługuje. Napad na bank w Wołowie, w którym skradziono ponad 12 milionów. Wołów to niewielkie miasteczko, 40 km od Wrocławia. Dziś miejscowość ta znana jest głównie z tego wielkiego skoku. Na podstawie tego wydarzenia powstał nawet fabularny film, który posłuży nam teraz do zobrazowania całej historii. W napad zaangażowanych było kilka osób, jednak mózgiem bandy był mieszkaniec miasta Wołów, Mieczysław F., który prowadził jedyny w mieście zakład naprawy radioodbiorników i telewizorów. Późnym wieczorem 19 sierpnia 1962 roku napastnicy dostają się do wnętrza banku za pomocą urządzeń ślusarskich. W budynku znajdował się wtedy tylko jeden ochroniarz, który chwilę później leżał już skrępowany na podłodze. Pomimo tego, że bandyci mieli broń, nikomu nie zrobili krzywdy. Aby dostać się do skarbca, użyli podnośnika samochodowego, który pozwolił im zrobić otwór w stropie. W skarbcu czekał na nich wielki sejf, a w nim ponad 12 milionów. Po kilku godzinach udało się przeforsować żelazną przeszkodę i zdobyć upragnione pieniądze. Milicja robiła wszystko, żeby jak najszybciej złapać sprawców. Jednak wbrew pozorom nie było to proste. Wśród zrabowanego łupu znajdowało się wiele nowych banknotów. Dysponowano więc dokładnymi numerami seryjnymi. Milicja przekazała te dane do niemal wszystkich sklepów w Polsce. Teraz pozostawało tylko czekać na pomyłkę rabusiów. Na początku byli oni jednak ostrożni. Prokuratura, aby sprowokować ich do błędu, podała nieprawdziwą informację o zaplanowanej wymianie pieniędzy. Dzięki temu sprawcy zaczęli szybciej wydawać zrabowaną gotówkę. Niektórzy z nich wtajemniczyli we wszystko swoje małżonki. Jedna z nich, pomimo zakazu męża, próbowała zapłacić w sklepie skradzionym banknotem. Gdy ekspedientka zaczęła go dokładnie oglądać, kobieta wpadła w panikę, a to wzbudziło podejrzliwość. Wezwano milicję i po kilku dniach wszystko było już jasne. Ze zrabowanej sumy udało się odzyskać prawie 75% całej kwoty. Wyroki w tej sprawie były bardzo surowe.